Klaudia Sedlaczek-Hebda. Witam Państwa bardzo serdecznie 21 listopada i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. W ramach szkolnego jaworznickiego maratonu przedsiębiorczości uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych wzięli udział w konferencji Zaplanuj swoją przyszłość z... Konferencja jest zorganizowana przez Jaworzyńskie Forum Doradztwa Zawodowego w ramach jaworznickiego maratonu przedsiębiorczości i generalnie chodziło nam o to, żeby młody człowiek, zanim wkroczy na rynek pracy, młody człowiek, który jest w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, przed maturą i przed decyzjami zawodowymi, miał jakąś orientację w rynku pracy, żeby uzyskał informacje od pracodawców dotyczące tego, jakie branże się rozwijają, jakie są możliwości ścieżki edukacyjno-zawodowego rozwoju, po to, żeby dobrze wybrać, żeby decyzja, którą podejmą dotycząca studiów czy dotycząca jakichś projektów stażowych czy praktyk zawodowych przed podjęciem ostatecznych decyzji dotyczących zatrudnienia rzeczywiście była owocna, żeby przyniosła właściwe rezultaty. W spotkaniu z uczniami uczestniczyli pracodawcy z różnych branż, którzy przedstawiali im zalety pracy w każdej z nich. Konferencja podzielona była na 4 części tematyczne, które odpowiadały poszczególnym dziedzinom na rynku pracy. Były one związane z możliwie przyszłymi miejscami pracy uczniów, takimi, które rozwijają się najbardziej, a przede wszystkim znajdują się w okolicy naszego miasta. Mamy branżę logistyczną, transportową, spedycyjną, mamy branżę programistyczną, mamy branżę związaną z szeroko pojętym IT. I z automatyką przemysłową, więc właściwie to wszystko, co stanowi trzon przemysłu. Gruber Logistic jako pierwsza omówiła działalność swojej branży transportowo-logistycznej. Czym dokładnie jest TSL, jak wygląda praca w takiej dziedzinie oraz czego poszukują w młodych ludziach, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę kariery. Chcielibyśmy młodych ludzi uczyć od podstaw, tak jak my sobie tego oczekujemy. Takimi głównymi cechami, których oczekujemy od młodych ludzi, to jest przede wszystkim elastyczność, zaangażowanie, umiejętność takiego analitycznego myślenia i co jest w tych czasach może takie troszeczkę zabrzmi banalnie, ale uczymy ludzi przede wszystkim rozmawiać, nawiązywać kontakty międzyludzkie i rozmawiać przez telefon, bo problemy, które wynikają w naszej branży, dużo szybciej i łatwiej jest rozwiązać, wziąć telefon do ręki i zadzwonić do kontrahenta, przewoźnika, naszego partnera i z nim na ten temat porozmawiać, niż napisać zwykłego maila i na tym zakończyć rozmowę. Tak? Jesteśmy tutaj dlatego, by pokazać młodym ludziom, że jesteśmy, żeby tą świadomość wśród lokalnych uczniów, lokalnej społeczności zwiększać. Tak? Oferujemy pracę na różnych stanowiskach. Głównie szukamy kompetencji technicznych, bo z uwagi na to, co prezentujemy, co oferujemy uczniom, ludziom, pracownikom, zatrudniamy na stanowiska takie jak elektryk, mechanik, automatyk, konstruktor, czyli osoba, która rysuje te maszyny. Tak? Nasza firma ma globalny zasięg, realizujemy projekty w całym świecie. Dla każdej nowej osoby my przygotowujemy taki program, czyli pracownik, czyli nowa osoba otrzymuje takiego opiekuna, który przez okres 3 do 6 miesięcy prowadzi tego ucznia, pomaga mu posiąść umiejętności, wspiera go, jest na każdym etapie jego pracy, więc nie pozostawiamy tych pracowników samym sobie. Zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby inwestowali w swój rozwój, bo tak naprawdę od nich zależy, gdzie będą za 5 czy 15 lat. My dajemy tą szansę, więc liczymy na to, że młodzi ludzie z tego po prostu skorzystają. Dzięki tym spotkaniom z pracodawcami młody człowiek ma szansę dowiedzieć się czegoś więcej, zadać dodatkowe pytania w czasie chociażby teraz przerwy, którą mamy, żeby uzyskać informacje, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania, które go interesują. Już bezpośrednio u źródła, bo o to chodzi, żeby mieć możliwość rozmowy z pracodawcą, żeby mieć możliwość uzyskania informacji, tych rzeczy, które są brakującym ogniwem w naszej wizji przyszłości, w budowaniu planów dotyczących tego, co będziemy robić.
Każda z firm biorąca udział w spotkaniu z uczniami przedstawiła swoją branżę i to wszystko, co się na nią składa. Mówiła o możliwości rozwoju dla młodych ludzi na przeróżnych stanowiskach, opisywała realizację ścieżki zawodowej oraz wskazywała na kompetencje, jakie są poszukiwane przez pracodawców w ich obszarze. W poniedziałek wystartowały drużynowe Mistrzostwa Jaworzna Szkół Podstawowych w lekkoatletyce. W zawodach weźmie udział łącznie 14 szkół podstawowych. Dzieciaki z jaworznickich szkół podstawowych biorą udział w kolejnych już drużynowych Mistrzostwach Jaworzna Szkół Podstawowych w lekkoatletyce. Zmagania rozpoczęły się w poniedziałek 20 listopada i potrwają do wtorku 28 listopada. W zawodach wezmą udział uczniowie z 14 szkół podstawowych podzieleni na 4 kategorie wiekowe. Dla dzieciaków przygotowano 5 konkurencji: bieg krótki, bieg średni, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską oraz sztafetę biegową. Każda szkoła może wystawić maksymalnie 4 zawodników do każdej dyscypliny, 2 chłopców i 2 dziewczynki. Każdy zawodnik biorący udział może wystartować tylko w jednej konkurencji oraz w sztafecie. Organizatorzy przewidzieli nagrody w każdej dyscyplinie. Dla pierwszych 3 miejsc w indywidualnych kategoriach przygotowane są dyplomy, medale oraz drobne nagrody rzeczowe. W sztafecie szkoła będzie mogła uzyskać dyplom, a zawodnicy medale. W klasyfikacji generalnej przygotowano dyplomy, puchary i sprzęt sportowy dla pierwszych 6 miejsc. Polskie firmy wciąż mają długą drogę do zamknięcia obiegu i zrównoważonego rozwoju, ale inicjatywy w tym kierunku podejmuje już coraz więcej przedsiębiorstw. W konkursie przygotowanym przez BAS zgłosiło się bardzo dużo firm różnych, od firm średnich po firmy duże. Rzeczywiście poziom przygotowania był bardzo wysoki, firmy odpowiadały na wiele pytań, przedstawiały swoje innowacyjne rozwiązania. Dużo ciekawych rozwiązań było również z wykorzystaniem biomateriałów. Do programu ogłoszonym przez spółkę BAS zgłosiliśmy nasz taki korowy projekt dotyczący wykorzystania surowców biomasowych, surowców zrównoważonych, z których poprzez transformację, poprzez uwodornienie produkujemy glikol propylenowy. I ta innowacyjność to jest właśnie wykorzystanie między innymi surowców odpadowych, jakim jest gliceryna, do wytwarzania wysokomarżowych produktów. Pracujemy na technologii BASF przy użyciu właśnie też katalizatora BASF, który do tej pory BASF dostarcza. Nasza firma zajmuje się produkcją antyutleniaczy i antyozonantów aminowych. Przede wszystkim to są nasze główne produkty. Staramy się poszerzać zakres naszych działań, jeśli chodzi o zarówno zrównoważony rozwój, bo wydaje mi się, że obiekt zamknięty to jest pewna część ogólnie pojętego zrównoważonego rozwoju. Wydaje mi się, że najbardziej taką sztandarową kwestią jest użycie wtórne odpadowego gazu z produkcji jednego z naszych produktów jako paliwo używane do podgrzewania naszych procesów. W związku z tym w ten sposób jesteśmy w stanie zminimalizować zużycie paliw kopalnych. W ramach zrównoważonego rozwoju wdrożyliśmy już bardzo wiele działań. Ja tylko powiem, że jesteśmy w tym bardzo spójni i autentyczni, ponieważ te działania firma realizuje od wielu, wielu lat. Natomiast to, co robiliśmy w ostatnim czasie, jest to przede wszystkim zmierzenie i redukcja śladu węglowego dla pewnych gam produktowych we wszystkich 3 zakresach. Dla niektórych gam produktowych zamknęliśmy też obieg, na przykład pokładów etykietowych, a nasze opakowania w dużej większości pochodzą z recyklingu, a na pewno się do niego również nadają. Co więcej, nasze składy są bardzo czyste i zawierają tylko te surowce i substancje, które są potrzebne do tego, aby produkt działał i był wysokiej jakości. Większość naszych produktów ma ponad 90% składników pochodzenia naturalnego. I tak jak powiedziałam, składy są wyczyszczone z mikroplastików i dodatkowych substancji, które mogą być szkodliwe dla środowiska. W konkursie było bardzo wiele ciekawych rozwiązań. Prezentowały się firmy średnie, firmy duże, ale takim ciekawym rozwiązaniem dla użytkownika to zaprezentowała firma Porta, bo doceniamy to, że mogą być wykonane drzwi zarówno z materiałów, ciekawych materiałów izolacyjnych, surowców wtórnych, ale przede wszystkim trwałe i dobrze izolujące.
bardzo ciężko było wybrać firmy ze względu na zróżnicowaną tematykę, szeroki zakres i też bardzo nowe wyzwania. Więc w związku z tym te kryteria dla nas były trudne i reszta rozwiązania były bardzo ciekawe. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.